Warto powiedzieć, że od samego początku istnienia Castoramy staramy się współpracować z lokalnymi społecznościami. My lokalne społeczności rozumiemy jako naszych pracowników, którzy pracują w naszych sklepach w różnych częściach kraju, ich rodziny, ale także klientów, którzy przychodzą do naszych sklepów, którzy codziennie nas odwiedzają, ale także organizacje, które są umiejscowione wokół sklepów. Jednym z przykładów jest rewitalizacja skweru w Gorzowie, gdzie nasi pracownicy w ramach wolontariatu poszli i wykonali pewne prace związane z modernizacją tego miejsca, ale inicjatywa wynikała z konkursu, którego ogłosiliśmy w ramach 20-lecia Castoramy, gdzie mieszkańcy, lokalne społeczności mogły zgłaszać swoje projekty, które służyły im. I jednym z tych projektów właśnie było odnowienie, rewitalizacja ogródka w mieście Gorzów. Jedną z ważnych kwestii są związane ze środowiskiem, są kwestie związane z segregacją odpadów. W związku z tym uruchomiliśmy dla starszych dzieci program Mali Recyklerzy, gdzie zachęcamy dzieci, żeby oddawały zużyte bateryjki, które następnie zostaną przekazane do organizacji, która się zajmuje utylizacją takich niebezpiecznych odpadów. Warto podkreślić, że mamy też inne programy dla starszych osób, czego przykładem są kwiaty za elektrograty, gdzie co roku zachęcamy naszych klientów do oddawania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego i klienci rzeczywiście odpowiadają na tą akcję, przynoszą bardzo duże ilości sprzętu, który dzięki naszym akcjom nie trafia w nieodpowiednie miejsca, ale jest utylizowany w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami prawa, a równocześnie klienci otrzymują od nas sadzonki wrzosów i to jest akcja, która i edukuje, i uczy też, co należy zrobić z odpadami elektronicznymi. Od lat obserwujemy zaangażowanie naszych pracowników w lokalne społeczności i wychodząc naprzeciwko tym zapotrzebowaniom stworzyliśmy Fundację Castorama, która rozpoczęła działalność w tamtym roku. W ramach tej fundacji nasi pracownicy mogą wziąć udział w akcjach wolontariatu w wymiarze 24 godzin rocznie, czyli całą dobę można poświęcić na wolontariat. I widzimy, że pracownicy chcą z tego korzystać, czego dobrym przykładem jest akcja, która się odbyła w październiku zeszłego roku, gdzie w ramach pierwszej akcji wolontariatu pracownicy siedziby poszli i odnowili pomieszczenia, które służą Fundacji Malwa. Radość pracowników, radość tych osób, które się opiekują fundacją, jest nie do opisania. Cieszę się, że jest siła w naszym zespole, że się pracownicy nasi angażują, koledzy, koleżanki chcą pomagać lokalnym społecznościom. W myśl naszego hasła razem damy radę.